Bezpieczna przy niektórych wybuchach. Sprawdzić. Patrzcie, jak ładunki. Teraz to naprawimy. Niemcy tego nie strzelać. Thank you.
Współdziałaniu wojsk, lotnictwa, piechoty oraz wojsk zmechanizowanych przy użyciu grupy szturmowej. W teorii można było zająć nawet najbardziej twardy punkt oporu. Teraz przed nami dylemat, co zrobić z Niemcami. Tak więc generalnie to by było niestety na wszystko, co mieliśmy dzisiaj do zaprezentowania. Dobrze było? Dziękuję. Dobrze zabiłeś. Dawaj. Od tego jesteś. Panowie. Nie obronił tego. Ataki łapie. No to jest. Co jest dalej? To dwa, jeden. Dwa. Przekazuję mikrofon koledze z grupy rekonstrukcji Viking. Prosimy jeszcze nie wchodzić na teren scenizacji, gdyż jeszcze nie jest teren sprawdzony pod względem czystości pirotechniki. Nazywam się Przemysław Nowakowski. W tej chwili jestem dowodzącym grupą, która ma swoją nazwę wziętą z nazwy 5. Dywizji SS Viking, która była jedną z pierwszych utworzonych przez Niemców wielonarodowych dywizji. Potrzebujemy, bo jesteśmy rozwijającym się muzeum. Również chciałem podziękować, nie było wspomniane, mamy tutaj dwie sanitariuszki z pensjonatu Ani w Bordeaux-Sulinowie, także proszę dla nich też brawa. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia nasza inscenizacja. Planowaliśmy tutaj jeszcze zamknąć drogę, żeby mogli trochę szerzej zadziałać, ale póki co no, nie udało nam się przeskoczyć biurokracji, bo wymaga to nawet oparcia się o Szczecin, ale mam nadzieję, że następnym razem się uda. Przywieźliśmy dosłownie w ostatniej chwili tutaj te armaty, które Państwo widzicie, te cztery armaty. Również chciałbym podziękować tutaj parafii i parafianom, którzy do tej pory dbali o te armaty, parafii zlikwidowanego kościoła wojskowego. Niedługo dostarczony będzie tutaj czołg, także mamy już płyty przygotowane, ustawimy tutaj czołg, będą armaty, będziemy wnioskowali o następne elementy wyposażenia, uzbrojenia, rozwijamy się, jeżeli Państwo macie jakieś eksponaty, mundury, no różne rzeczy militarne, ale nie tylko, bo nawet szukamy w tej chwili takich zwykłych, dzielnych umywalek, czy no po prostu wyposażenia i kuchni, i łazienki, i pokojów takich typu sypialnianych, bo takie rzeczy tutaj również w tym budynku są. Jeżeli Państwo macie takie rzeczy, zapraszam, nie musicie się pozbywać tego, przekażcie nam to w depozyt, my się tym zajmiemy, wyeksponujemy, będą to mogli oglądać ludzie i cieszyć się tym, to co widzą tutaj.